Tak jak podejrzewałam, tutaj ten bób, który tak zwiędł, nie zwiędł sobie, bo susza, tylko dlatego, że jakiś gryzoń się tam pod niego podkopał. Zrobił dziurę. I nie ma roślina skąd, korzeń. Może trochę nawet uszkodził korzeń, ale widzę, że ona się tu trzyma. I w takich przypadkach często się to tu u mnie zdarza stosunkowo. Na cukiniach widać, że ona na przykład upada jedna po prostu więdnie i to wiadomo, że coś się podkopało. To nie jest susza. I wtedy fajnie jest, wtedy właśnie przydaje się ziemia odkryta. Wypełnić tą dziurę jak najszybciej, podlać trochę wodą, żeby te korzenie zapewnić im po prostu, żeby miały... Ła, ale dziury tutaj, no. Żeby miały skąd, żeby miała roślina znowu skąd czerpać. I często rośliny się da uratować. Kilka cukinii tak też już miałam małych i no wystarczy poruszyć czasem ziemię, czasem dziura nie jest duża, wystarczy poruszyć ziemię i tą dziurę po prostu wypełnić i tu podkopać. Ja tu jeszcze zaraz to ładnie zrobię i podleję, chociaż nie wiem, czy z tego pędu coś będzie, bo widzę, że tu już trudna sprawa jest, ale będę próbować. No i właśnie wtedy można właśnie ziemię z kretowiny sobie z kretowisk przynieść. No i tu jest to pole z ziemniakami, właśnie wspierające moją teorię, że nornice przyłażą jak mam ziemniaki. Widać, tych ziemniaków trochę jest, ale ich tu było znacznie więcej. Ja je tutaj rozsypałam wszędzie, także się zastanawiam, gdzie one są. Może po prostu już ich nie ma. I tu jest pełno korytarzy na tym poletku, także... No taki wniosek mi się tu nasuwa, że ziemniaki bardzo ściągają te podziemne gryzonie. Ciągle mówię gryzonie, nie wiem, czy to karczowniki, nornice, czy co jeszcze. Na pewno nie krety. Tak czy siak podobny efekt tutaj jest. Także no tak to wygląda. No bób czasami po prostu bywa.